Cześć, nazywam się Paweł Dratwa i jestem współwłaścicielem zakładów prefabrykacji żelbetowych Stropy Mauro w Radzionkowie, Mauro w Sośnicowicach oraz WPZ Elbud Gdańsk koło Kościerzyny. Dostarczamy prefabrykaty do niemal każdej dziedziny budownictwa. Dzisiaj znajdujemy się na budowie osiedla szeregowego wykonanego w całości z prefabrykatów. Przedstawię Wam zalety tego rozwiązania. Budowa z prefabrykatów ma szereg zalet, jednak najważniejszą jest czas, ponieważ budowanie z prefabrykatów może być nawet kilkukrotnie szybsze niż budowa tradycyjna. Dodatkowo angażuje znacznie mniej osób na budowie. Dla przykładu, budowa kondygnacji na tym osiedlu zajęła około 2 tygodni. Pracowało przy niej 5 osób, wykonali oni 400 m2 stropu oraz zamontowali 1100 m2 ścian. Ściany posiadają zabudowane puszki elektryczne oraz bruzdy wodno-kanalizacyjne już na etapie produkcji, dzięki czemu znacznie przyspieszamy pracę elektryka i hydraulika. Kolejną zaletą ścian prefabrykowanych jest to, że beton posiada bardzo dobre właściwości akustyczne. Dla porównania, ściana żelbetowa o grubości 15 cm posiada podobne parametry akustyczne co ściana wykonana z pustaka ceramicznego o grubości 24 cm. Na tej budowie zastosowaliśmy również prefabrykowane biegi schodowe. W porównaniu do schodów wykonanych na budowie cechują się one znacznie lepszą jakością. Nie wymagają płytkowania, wystarczy je zaimpregnować specjalnym środkiem. W naszej technologii możemy również wykonywać ściany działowe. Tutaj zastosowaliśmy ściany działowe o grubości 10 cm z budowanymi puszkami elektrycznymi oraz bruzdami wodno-kanalizacyjnymi. Na tej budowie zastosowaliśmy półprefabrykowany strop typu filigran. Jest on znacznie szybszy i tańszy niż stropy monolityczne lane na budowie. Dodatkowo nie wymaga tynkowania ze względu na jego bardzo gładką powierzchnię. Już na etapie produkcji wykonujemy wszystkie niezbędne otwory. Beton zaraz po wodzie jest najpopularniejszym materiałem używanym przez człowieka. Ma szereg zalet. Jedną z nich jest wysoka akumulacyjność cieplna. W domach żelbetowych panuje wspaniały mikroklimat. Nie nagrzewają się one tak szybko latem oraz nie wychładzają zimą. Na tej budowie zastosowaliśmy również balkony prefabrykowane z łącznikiem termoizolacyjnym. Jest to świetne rozwiązanie w porównaniu do technologii tradycyjnej, ponieważ nasze balkony nie wymagają płytek, które bardzo często pękają. Budowa z prefabrykatów jest też znacznie mniej uciążliwa dla sąsiadów ze względu na ograniczenie hałasu oraz zanieczyszczeń spowodowanych na przykład cięciem pustaków. Prefabrykacja jest świetnym rozwiązaniem dla osób, które nie mają doświadczenia z budownictwem. Ułatwiamy i przyspieszamy proces budowy do absolutnego minimum, dzięki czemu z małą wiedzą możesz wybudować swój pierwszy budynek. Obecnie na rynku deweloperskim nie sprzedają się tak zwane dziury w ziemi. Dzięki zastosowaniu prefabrykacji
bardzo szybko osiągamy stan surowy otwarty, w którym pojawiają się pierwsi klienci. Wokół prefabrykacji urosło też wiele mitów. Na przykład to, że jest droższa niż technologia tradycyjna. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę wszystkie aspekty, takie jak zwiększona powierzchnia użytkowa mieszkań, brak konieczności tynkowania, częściowo wykonana instalacja elektryczna oraz wodno-kanalizacyjna, koszty finansowania oraz koszty budowy i czas realizacji oraz zmniejszenia ryzyka błędów, finalnie wychodzi, że jest taniej, co potwierdza fakt, że pierwszy etap tego osiedla realizowany był w technologii tradycyjnej. Inwestor po przeliczeniu wszystkich kosztów zdecydował się na drugi etap oraz trzeci wykonany w technologii prefabrykacji.